Państwo także, jak widzę? Rozumiem, że dołączy najmłodszy uczestnik do nas jeszcze. Pięknie. Ktoś mi tutaj pomieszał. Dobrze. 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 Zapraszamy wszystkich Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, rozpoczynamy naszą Krajową Konwencję Rolniczą oraz Konwencję Okręgu nr 18 Konfederacji Wolność i Niepodległość. Oprawę muzyczną dzisiaj zapewni miłą naszym uszom pan Paweł Wyrzykowski. Nasz tutaj lokalny, nasz pełnomocnik struktur. Jeszcze później będziemy, kochani, o tym mówić. Pan Paweł wykona utwór, którego ja z kolei nie śmiem wymieniać, nie łamiąc języka, więc to pan Paweł nam zapowie. No i cóż, i oczekujemy. Prosimy, panie Pawle. Proszę o powstanie. Baczność do hymnu. Złączył się z narodem, marsz Niemiec.
Spocznij pochylnie. Szanowni Państwo, jako gospodarz dzisiejszej konwencji chciałbym przywitać tutaj Państwa i chcę, wiecie, kochani, powiedzieć licznie zgromadzonych, co cieszy, bo biorąc pod uwagę te czasy, okoliczności, gdy taki strach obywatelski pada, więc jeszcze raz, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj licznie, że macie być odwagę publicznie zamanifestować, że jesteście z Konfederacją, że się nie obawiacie się żadnych władz, a to jest, kochani, bardzo ważne. Więc w pierwszej kolejności chciałbym powitać prezesa Konfederacji, pana Janusza Korwin-Mikke. Witamy pana prezesa. Witamy także byłego ministra konstytucyjnego, pana Wojciecha Mojżesowicza. Związkowca pogromce parówek, pana Marcina Pustowskiego. Wszystkich tutaj współpracujących z nami, z naszego okręgu numer 18, przedstawicieli organizacji. Witamy wszystkich Państwa zgromadzonych. Witamy naszych dzisiejszych kandydatów Konfederacji z okręgu numer 18 naszego, których będziemy mogli dzisiaj widzieć. Dokonamy prezentacji. Szanowni Państwo, nasza konwencja będzie się odbywać w dwóch blokach. Pierwszy blok to jest blok Krajowa Konwencja Rolnicza, czyli przedstawimy dzisiaj Państwu ten dorobek środowisk rolniczych, który dzisiaj w projekt Konfederacji my jako polscy rolnicy wnosimy. Nieskromnie powiem, że jest to dzisiaj jak gdyby jedyne wolne, niezależne środowisko rolnicze, które w pierwszej kolejności ma bardzo konkretny gospodarczy projekt, a w drugiej kolejności ma tą także odwagę cywilną stanąć przeciwko temu systemowi, który po 1989 roku ukształtował się także w zakresie całej gospodarki, ale w tym wypadku w zakresie rolniczym. I my mamy tą odwagę przedstawić własny projekt, przedstawić własne propozycje i w tych wyborach parlamentarnych pokazać, że jesteśmy, że walczymy, że potrafimy reprezentować środowiska rolnicze. I druga część to będzie część poświęcona naszemu okręgowi numer 18 Siedlecko-Ostrołęckiemu, no z pozostałymi powiatami, no tutaj z całym szacunkiem jesteśmy w stolicy naszego okręgu w Siedlcach. Będzie dokonana prezentacja naszych kandydatów, a także nasi kandydaci w imieniu właśnie naszego okręgu, poszczególnych środowisk, przedstawią Państwu nasze propozycje. No i z drugiej strony uważam, że będziemy mogli dzisiaj dokonać tej podstawowej, kochani, oceny, że Konfederacja Okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego ma odpowiednią reprezentację, której Państwo się nie powstydzicie, i Konfederacja Okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego także ma własne projekty wspaniałych kandydatów, którzy mówią i myślą to, co im wiedza, sumienie nakazuje, a nie to, co jakaś partia im nakazuje. I tym się różnimy od tych pozostałych, tak zwanej bandy czworga, czy pozostałych czterech formacji, jak to, kochani, określamy. I teraz poproszę na scenę panią Edytę Radzikowską, która będzie współprowadzić. Zapraszamy. Proszę pana Krzysztofa Mulawę, który będzie współprowadzącym. Dzień dobry, jest nam niezwykle miło współprowadzić tą konwencję z panem Krzysztofem. A teraz na scenę poprosimy naszego lidera, pana Janusza Korwin-Mikke. Zapraszamy. Witam Państwa. Przepraszam, że może nie będę mówił długo i specjalnie wyraźnie, bo jeszcze o 12 byłem w szpitalu, się wyrwałem, żeby do Państwa przyjechać. Obiecałem, że wrócę tam.
Państwa, widzę, że tutaj w tym okręgu jest bardzo silna rolnicza agitacja, bo też nie okręg jest rolniczy, powiedzmy sobie jasno. I widzę tutaj przedstawicieli chyba z 5 organizacji rolniczych. Nawet startuje od nas założycielka Agrounii, startuje od nas prezes Partii Chłopskiej, prawda? Były minister, mamy tutaj szefa Związku Gospodarstw Rolnych, mamy tutaj Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej Solidarność. Także mamy całą kupę organizacji, które łączą, co je łączy ze sobą. Mają czasami różne programy. Ja słuchałem je uważnie. Ale łączy je jedno. Niechęć do duetu PiS-PSL. Bo te dwie partie PiS-PSL mają jedną bardzo ważną wspólną cechę. Uważają, że grabić Polskę trzeba nie tak jak PO, że tam jakieś afery, tam jakieś miliardy, tylko obsadzić parę tysięcy swoich ludzi na stanowiskach, ci zatrudnią swoich pociotków, prawda? I w ten sposób dogonić kasę państwową i to jest typowe dla tych dwóch partii. Więc tutaj jest wyraźny sprzeciw Konfederacji przeciwko takiemu pojmowaniu rządzenia rolnictwem. Szczerze mówiąc, nie bardzo widzimy, po co rolnikowi potrzebny jest minister rolnictwa. Znamy rolników, na przykład, o ile wiem, że Picha i Piast gospodarowali bez ministra rolnictwa i całkiem nieźle im szło. Więc nie całkiem widzimy, po co jest ten minister, no, znaczy po to, że musi brać pieniądze, prawda? Ale z całą pewnością w obecnym układzie to ministerstwo stwarza więcej problemu rolnictwu niż je rozwiązuje. To jest ogólną regułą, to już Ronald Reagan mówił, że rząd nie może problemu rozwiązać, może tylko problem stworzyć. Więc jak zobaczymy problemy, jakie mamy, to na ogół są to problemy, które stworzył nam rząd. Wydając jakąś ustawę, którą teraz musimy albo obchodzić, albo zmieniać, albo coś tam. To wszystko są wyniki starych ustaw, które trzeba było obchodzić. Przechodząc teraz do spraw ogólniejszych, bo rolnictwo to jest tylko jednym z działów gospodarki. Więcej niż gospodarka, bo fizjokraci, szkoła fizjokratów mówiła, że właściwie to tylko rolników trzeba podatkować, bo to oni tworzą jedyne dobro, a cała reszta to tylko jest podział tego, co rolnicy zrobią. Ale przechodząc do spraw ogólniejszych. Konfederacja jest partią, która nie uznaje dyktatu bandy Czworga. A przy okrągłym stole został stworzony po to, bo ludzie już nie chcieli głosować na PZPR, nie dali się nabrać, że pomożemy, prawda, już to nie szło. Jak sobie pan generał Jaruzelski zrobił referendum, czy ludzie są reformy gospodarczej, to ludzie tam referendum olali. No i wtedy trzeba było wzbudzić entuzjazm w narodzie. Takie zdanie dostał generał Kiszczak i ogólna reguła była taka, skoro ludzie nie chcą głosować na jedną partię, to trzeba ją podzielić na dwie, prawda, i wtedy ludzie będą myśleli, że mają wybór na jednej osadzie, na jednej osadzie. De facto będziemy robili to samo. Budowali eurosocjalizm, chodzili do Unii Europejskiej. Proszę się nie łudzić, że PiS na koniec broni czy do Unii Europejskiej. Przecież to PiS nas prosił do Unii Europejskiej. To PiS za nią głosował, to PiS się zachwalał. Jezus Kaczyński chcieliby to znaleźć. Akurat dlatego, że wtedy byli ułazy. Gdyby ułazem było PO, to byłoby oczywiście dokładnie to samo. Także my nie mówimy, że specjalnie PiS, ale pamiętajmy. Jest to po prostu oszustwo. Oszustwo. Oni się po prostu podzielili na zasadzie dobrego i złego gliny. Żeby ludzie myśleli, że mają wybór. Ten podział dawnego PZPR biegnie według linii, które starsi ludzie pamiętają. Jeszcze słynny artykuł Jedlińskiego, prawda, Chamy i Żydy. No i teraz te dwie frakcje były w PZPR, teraz są oddzielone. Tu mamy Chamów i Żydów, prawda, i te dwie frakcje istnieją jako dwie osobne partie. Oprócz tego istnieje dawne SD, czyli SLD, istnieje dawne ZSL i obecne PSL, prawda, i odtworzony jest PRL i tu psia krew weszła im Konfederacja. Miało być tak pięknie. Miała wrócić PRL bis, a tu weszła Konfederacja. Więc była ze skóry, wymyślają jakieś tam o agentach rosyjskich, pedofilach, tam czymś tam jeszcze. Straszny. Wymyślają największe brednie, bo niestety jesteśmy za drogą w tym systemie. Już miało być tak ładnie, ta banda Czworga, która uznaje układ okrągłego stołu. No. A tu wchodzi Konfederacja, która mówi, my nie uznajemy układu okrągłego stołu, myśmy tam nie byli, myśmy tego nie podpisywali. Nas on nie interesuje. Nie jest tak, że mamy się raz rodzimy, my raz, prawda? Kto wybiera wybory, bierze kasę. No a
reszta ma i dalej tak samo. My tego nie uznajemy. I stąd ta wściekłość tego układu na to, że ta konfederacja jednak jakoś tam się wślizgnęła i jakoś tam wygląda, że w tej chwili wejdzie do Sejmu. Jeszcze będzie przez 4 lata w tym Sejmie gadać, a jeszcze jak, nie daj Boże, będzie taka sytuacja, że tam 45% dostanie PiS, 45% trzech pozostałych mniejszych gangsterów, no to wtedy będzie wszystkim uwagi, będzie czegoś oddała. To jest niepokojący objaw. Co więcej, będzie w komisjach sejmowych, będzie donosiła ludziom o tych złodziejstwach, które robią PiS, PSL, prawda, OSLD i cała ta banda twórcza. Dlatego też tak mi zależy, żeby konfederacja, broń Boże, nie wyszła do Sejmu. Bo to jest opozycja. Tu nie ma żadnych większych różnic między PO, PiS-em. Ci ludzie rządzili w różnych konfiguracjach. Polska wygląda mniej więcej tak samo. Zresztą, powiedzmy jasno, na tle Unii Europejskiej, do której musimy iść, bo tak na przekrobnym stole, to jest jeszcze nie najgorzej. W Unii Europejskiej jest znacznie gorzej niż u nas, proszę Państwa. Jeszcze gorzej. Oni już w tym systemie przeżartym korupcją przede wszystkim żyją bardzo długo. Afery, które są w Unii, są gigantyczne. Gigantyczne. Sama największa afera świata. Czyli afera z globalnym ociepleniem. Na które no, zimno dzisiaj jest, no. Ale to nie jest żaden argument oczywiście, natomiast proszę Państwa, poleciało 2,5 biliona euro, biliona, czyli miliona milionów, na walkę z czymś, czego nie ma. Znaczy coś jest, tylko to nie jest stworzone przez człowieka. Są takie normalne cykle klimatyczne, prawda, tam co tysiąc, ileś tam lat, oczywiście tam 300, tak samo jak następuje dzień i noc, tak samo następuje zima i lato, tak samo są te cykle klimatyczne, jest ociepienie, ten lat temu 600 jeszcze Bałtyk zamarzał, prawda? Zaczęło się globalne ocieplenie, przestał zamarzać, zaczęło się 500 lat temu już, bez żadnej tam ingerencji człowieka. Nic się nie dzieje, ale można na tym 2,5 miliona wyciągnąć, prawda? Ile można zrobić od rolników. Także, proszę Państwa, ile są, ja nie się śni, naprawiać błędów, który był za PRL-u. Nawet takiego drobiazgu. Pamiętam, skarżą się ludzie, że jak im postawiono jeszcze za komuny, postawiono słupy wysokiego napięcia na polach, to nie można ich usunąć i koniec, prawda? No nie można i już. No, to dokładnie to samo, co było za PRL-u. No, nie można było. Także to wszystko istnieje w naszym ciągu. Na zasadzie znanej jest słynnej książki księcia Józefa Tomasi di Lampedusy, księcia Lampeduzy, który powiedział słynną zasadę: bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak jest. No więc właśnie bardzo wiele zmieniono, żeby wszystko zostało tak, jak jest. I powiedzmy, nie dajmy się złudzić. Konfederacja ujawnia to wszystko. Ujawnia prawdziwą naturę tego ustroju. I chcemy go po prostu zmienić. Bo nie wystarczy zmienić rządu. Gdyby nas wszystkich wsparci dano dzisiaj do rządu tak, jak jest, i nie zmieniono ustaw, nasze partie tak samo się skurwiły jak tamci. Ustrój jest chory. Musimy zmienić ustrój. Zmiana ludzi nic nie da. Musimy zmienić ustrój. Na taki, w którym się nie będzie opłacało kraść. Natomiast, no niestety, proszę Państwa, im bardzo zależy na tym, żeby ten ustrój się nie zmienił. Żeby trwał już do końca świata. Takie było założenie. To już się nie zmieni. I od tych wyborów to zależy. Albo Konfederacja wejdzie do Sejmu, tam będzie rozrabiać, prawda, tam będzie tym zadrą, będzie jączyć i będzie zalążkiem opozycji, prawdziwej opozycji do okrągłego stołu, albo, proszę Państwa, ten ustrój się już otorbi i będzie już tak, póki nie zbankrutuje, to już tak będzie. Bo musi bankrutować oczywiście. Będzie. Dlatego tak ważne jest, żeby Konfederacja do tego Sejmu weszła. Bo czy dostaniemy 7 czy 8%, prawda? Też się liczy, nie? Ale czy PO dostanie 2 posłów więcej, a PiS 2 posłów mniej? To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Czy dostanie 2 posłów więcej PPSL, a dwa mniej SLD? Co to była różnica? Natomiast Konfederacja to jest nowa jakość. To jest zmiana. I to są, żeby dalej trwało to złodziejstwo, to prosimy głosować na bandę czworga. Natomiast jeśli Państwo chcą, żeby coś się zmieniło,
Tam proponuję na Konfederację. Dziękuję, że kończę. Tym bardziej, że z oddziału szpitalnego, wbrew zaleceniom sióstr, tutaj do nas się pojawił. Jeszcze raz dziękujemy. Tak jak Krzysztof powiedział, dziękuję panie Januszu. Obecność pana Janusza świadczy o tym, że Konfederacja spełnia obietnicę. Pan Janusz obiecał, pomimo wielkiej choroby jest z nami. Także jeszcze raz brawa. Teraz na scenę chciałbym poprosić pana Krzysztofa Goławskiego. Zapraszamy. Szczęść Boże. W imieniu Grzegorza Brauna, prawie nie mógł dzisiaj przybyć. Przepraszam bardzo, tak, bo walczy w Rzeszowie, to jest piękny teren, bardzo polski, ale bardzo opanowany właśnie przez PiS. I to jest bardzo trudna walka. Życzymy sukcesu Grzegorzowi i myślimy, że ten sukces przeniesie się też do nas, tutaj na nasze tereny podlaskie. Chciałbym powiedzieć jedno, że czeka nas wielka walka. Walka nie tylko o gospodarkę, ale walka o przeobrażenie sumień. I te przeobrażenia sumień są podstawą, są fundamentem naszej przyszłości. Chcemy, żeby te sumienia, które będziemy budować w sobie, my Polacy, żeby one spowodowały, że staniemy się jak dawnej Rzeczpospolitej, staniemy się na tyle atrakcyjni dla innych narodów, dla naszych sąsiadów, że nie będziemy obawiali się tego, co chcą nam zaszczepić multikulturowość, co nam chcą zaszczepić wielonarodowość, a będziemy tak atrakcyjni, że to inni będą chcieli przyłączać się do nas bez aneksji tych terenów, będą chcieli się przyłączać do nas i będą chcieli czuć się Polakami, tak jak na przykład Peter Reina, myślę, że znany wielu osobom, że będzie zaszczytem dla tych osób, przyjąć nie tylko obywatelstwo, ale i reprezentować, uczyć się ducha polskiego, ducha wiary chrześcijańskiej, ducha otwartości, miłości do innych. A równocześnie, co jest zasadnicze, prawa, uczyć się prawa, które jest zapisane w dekalogu. Prawa, w którym na pierwszym miejscu stoi Bóg, na drugim człowiek, ale równocześnie prawa hierarchii Bożej. Hierarchii, która przeczy demokracji, która buduje rodzinę, która buduje państwowość na zasadzie tej hierarchii. Hierarchii, która pokaże, że my, gospodarze naszego kraju, Polski, my mamy prawa decyzji o wszystkich aspektach życia naszego narodu, a obcy są gośćmi, dopóki nie poczują się Polakami, dopóki nie poczują się z nami jednością ducha. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, poprosimy teraz ministra konstytucyjnego, który w 2007 roku, będąc w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, zapisał prawdziwy rolnik, który faktycznie posiada gospodarstwo, dotychczas prowadzi, nie ten rolnik z doniczką i tak dalej, który zapisał się tym, że autentycznie nigdy nie poddał się takiej presji, że z rolnictwa robi się populizm, demagogię
i jakieś socjalistyczne wymysły. Witamy pana Wojciecha Mojżesowicza. Proszę bardzo. Panie i panowie, panie prezesie, ja chciałbym nie mówić tylko o rolnictwie, ale o tym haśle, wolność i niepodległość. Kiedy człowiek jest wolny? Człowiek jest wolny wtedy, gdy jest w stanie zapewnić byt swojej rodzinie, gdy jest w stanie zapewnić to, co jest najważniejsze, bo wtedy jesteśmy wolni. Nie, że wszystko zależne jest od władzy. Władza da, to będę żył. Władza nie da, to żył nie będę. Jeżeli chodzi o sprawy rolnictwa, to chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważny element polskiej gospodarki. Ja byłem bardzo krótko ministrem rolnictwa, ale w tym czasie wprowadziliśmy dopłaty do paliwa, dopłaty do materiału siewnego. To takie fachowe rzeczy. Też żeśmy zagwarantowali jedną bardzo ważną rzecz, bo kiedyś mówiono, że ziemia, własność jest rzeczą świętą. Dzisiaj co się robi? Dzisiaj urzędnik zdecyduje, komu ja ziemię zbędę, ile tej ziemi będę posiadał, co z tą ziemią zrobię i co będzie działo się na moim podwórzu, co jest nie do przyjęcia. W ostatnim czasie, bo nie chciałbym zanudzić, ale zastanawiam się, jak daleko mogą się posunąć ważni politycy w państwie w kłamstwie. Jak daleko? Tak daleko, jak społeczeństwo nie interesuje się tym, co mówią. Bo jeżeli w tej piątce nowej, bo już będę mówił tylko o sprawach rolnictwa, ktoś mówi, że tą piątkę się zrobi w 100 dniach, piątkę PiSu, i mówi o tym pan Morawiecki i pan prezes Kaczyński, to mam pytanie, jak ten piąty punkt dotyczący wyrównania dopłat obszarowych chce zrealizować? Ale zauważcie, mówi prezes Kaczyński, wyrównania, nie podniesienia. A co mówił Wojciechowski? Wojciechowski mówi, że no, będzie tym komisarzem, znam to dobrze, wykształcony, dobry człowiek, ale w nim brakuje determinacji. Determinacji o walkę o polski i chłopski i rolniczy interes. I powiedział, a może nam się uda na sam koniec. I dwóch ważnych panów mówi całkiem co innego. Oczywiście w ten sposób można ludzi, może nie chcę powiedzieć, ale ogłupiać, wprowadzać w błąd. Chcę powiedzieć z historii, bo poznałem pana prezesa Korwin-Mikke, kiedyś byliśmy w Berlinie, rzadko wyjeżdżałem, ale byliśmy w parlamencie razem. Ja angielskiego nie znam, ale mówi do mnie, Wojciech, ja ci to wszystko wytłumaczę i ci pomogę. Więc od tej pory się znamy, to już 26 lat i dlatego mam dużo sympatii. Natomiast co dzisiaj nas czeka? Ja chcę powiedzieć tak, o rodzinie, bo pan mówił tu o rodzinie. Kiedy rodzina jest silna? Kiedy rodzina przy stole jest silna, jeżeli ojciec, głowa rodziny, nie jest despotą, ale ci wszyscy wkoło wiedzą, że mogą na nim polegać. Na ojcu, na matce. A cóż się dzisiaj dzieje? Młodzi ludzie siedzą z rodzicami i mówią, ojciec, ty zarabiasz 2000, nas jest piątka, masz 2,5 na nas. To państwo nam daje pieniądze. Ty nie zarabiasz, ty chodzisz do pracy, byle jak pracujesz. Więc to jest też ważne, że rodzice są w stanie utrzymać rodzinę. Oczywiście środki powinny iść, ale w inny sposób. Nie w sposób taki, że w pewnym momencie to państwo decyduje, to państwo daje, państwo nic, nigdy nic nie dało. Państwo tylko może rozdysponować bardziej mądrze lub bardziej głupio to, co my wpłacimy z podatków. Tylko w ten sposób to może zrobić. Państwo nie jest właścicielem pieniędzy i właścicielem majątku. Chcę powiedzieć o taśmach teraz, bo trzeba się przyznawać. Pierwsze taśmy mnie dotyczyły. Moi Państwo, ja byłem sekretarzem stanu w kancelarii premiera. Są fakty. Na drugi dzień rano poszedłem złożyć rezygnację. Po ludzku się wstydziłem. Bo po ludzku uważałem, że poniosę konsekwencje. A dzisiaj pan Banaś poszedł na urlop, ten drugi pan jeszcze gdzieś tam. To znaczy nie ma, muszą być ludzie honoru. Pan Sikorski z panem jeszcze, którzy byli w restauracji. Myśmy też chodzili do restauracji, nawet żeśmy wódkę pili. Ale za swoje. Jeżeli panowie targowali się, czy zapłacić za wino, czy zapłacić za obiad, za wino nie, zapłacą, a za obiad nie, to jak tacy ludzie mogą decydować o państwie? Gdzie ich ten podstawowa rzecz, honor? To nie jest kwestia 100 zł, to jest kwestia wzięcia pieniędzy, których nie powinno się dotykać.
bo to nie są nasze pieniądze, to jest kwestia honoru, zachowania. Dlaczego my jesteśmy jako rolnicy, bo pana Krzysztofa poznałem dość dawno, niezależni. Za czasów komunistycznych też byliśmy niezależni. Dbaliśmy o ziemię, pracowaliśmy i to była nasza niezależność. I chciałbym powiedzieć tak na sam koniec do młodych ludzi, którzy zaczynają zajmować się polityką. Pamiętajcie o jednej rzeczy, co prezes podniósł. Przynależność do formacji i do programu, który chcecie zrealizować i wejście w taki układ musi być spowodowany, że zbudowałem coś w życiu. Jestem niezależny, bo dzisiaj mamy parlamentarzystów 460, 440, boi się, że straci mandat. Nie dlatego, że chodzi o mandat, chodzi o to, że nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie mają pomysłu na życie, bo jak nie będą posłami, no to cóż. Ja pamiętam, Wałęsa nas rozpędził, jechałem w pociągu w 91 roku. Widzę smutne twarze moich koleżanek i kolegów, a mówię, ty się nie przejmuj. Nie, mówię, bo ja wracam do domu, ja mam co robić. Bo ja zawsze dbałem o moje gospodarstwo, o moją rodzinę, o moje miejsce na ziemi. I ta niezależność jest bardzo niedobrą rzeczą dla przywódców. Przecież tam przy tych wszystkich ważnych są adiutanci. Osoby, które miały swoje zdanie, już ich dawno nie ma, bo oni są niepokorni, bo oni czasami powiedzą, że nie tak. I to jest bardzo groźne dzisiaj. I według mojej oceny dobrze, że staramy się ludziom pomagać. Pomagajmy ludziom słabym, samotnym, ludziom, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy. Natomiast każdy z nas będzie się czuł komfortowo, jak idąc do pracy i wróci z tej pracy i zarobi sam na siebie. Nie, że państwo mu coś dało. Państwo niech nie zabiera. Państwo niech nie zabiera nawet z tych podatków gruntowych naszych, które idą do gminy, to ja muszę prosić, żeby mi naprawili drogę. Niech wezmą mniej tych podatków, to ja drogę sobie sam zrobię. W związku z tym Konfederacja i nasz udział w tym wszystkim jest po to, że trzeba dokonać zatrzymania absurdalnych decyzji. Zauważcie, że dzisiaj w państwie wszyscy się ścigają, no tak jakby było Boże Narodzenie i gwiazdor. Co jeden gwiazdor przyjdzie, to ma większy worek. Tylko że za chwilę ten worek to będzie pełen sieczki. Pełen sieczki. Nic w tym worku nie będzie. To obiecywanie, to atakowanie się nawzajem. Zauważcie, co robi telewizja publiczna, tak zwana publiczna. Przecież to się nie da słuchać. Dziennikarz powinien być speakerem, a dziennikarz jest stroną. Dlaczego? Dlatego, że obawia się, że jak przegra ta formacja, to on straci pracę. Nie, że on jest dobry fachowiec, tylko politycznie tak się ustawia. Więc to są bardzo groźne rzeczy i co pan prezes podniósł, nie jest łatwo to zmienić. My już trochę doświadczenia w tym mamy. Oczywiście tym, którzy zaczynają politykę, nie będziemy mówili, ile jest problemów. Bo oni muszą wierzyć, że się uda zrobić. A oni muszą w to uwierzyć. Oni powinni, nie muszą wiedzieć wszystkiego. My możemy im doradzać. Dlatego rola nasza, moja już też, przyszedłem dlatego, że warto to wesprzeć. Warto wesprzeć ten nowy ruch. Oczywiście popatrzycie, że już mamy swoje lata. Tak, my jesteśmy potrzebni, żeby przypomnieć, żeby coś doradzić i w czymś pomóc. Natomiast nie zabrakło nam nigdy odwagi. Jeszcze na koniec, bo jestem już człowiekiem z lat Solidarności, ojciec był internowany, ja byłem trochę młody chłopak. Chcę powiedzieć tak, że okrągły stół, wbrew temu, co pan prezes mówi, że wszyscy są z okrągłego stołu, został sierotą. Zauważcie, no przecież ostatnio mówiono, że jest sierotą. No ja pamiętam, jak wszedłem do Sejmu w 1989 roku, to najważniejsze osoby przy Lechu Wałęsie to był pan Jarosław, pan Lech Świętej Pamięci Kaczyński, jeszcze wielu liczących się polityków. Dzisiaj mają wszyscy wstręt do okrągłego stołu. Okrągły stół został sierotą. Trzeba się przyznać do tego, co się robiło. Trzeba się przyznać, że w tamtym czasie kreowało się pewną politykę. Trzeba się przyznać do odpowiedzialności. I chcę powiedzieć tak już na koniec, jak traktuje się różnie. Po tych taśmach złożyłem rezygnację, a pan Lipiński został dalej. Przyszedł w papciach przez korytarz, przywitał się z prezesem, swoim kolegą, wrócił i został. Schował się tam w tym korytarzyku, a ja uważałem, że chować się nie można. Pamiętajcie, że człowiek popełnia błędy, ale trzeba szybko
się do nich przyznać i szybko ponosić konsekwencje. Przykład Banasia. Przecież to jest taki skandal, że w głowie się nie mieści. Przecież nie trzeba w polityce odchodzi się z funkcji nie wtedy, jak się człowieka skaże, tylko wtedy, jak się popełnia błąd, ludzki błąd. Coś się źle zrobiło i honorowo się z czegoś odchodzi. Ja życzę Konfederacji powodzenia. Myślę, że pod czołówce pana prezesa na pewno wyzdrowieje i będzie temu przywodził. I na koniec, jak się mówi, że Konfederacja jest prorosyjska. Konfederacja sprzeda nas Rosji. Nie, Konfederacja jest rozsądna, zdaje sobie z tego sprawę, że dobre stosunki przyzwoite z sąsiadami to jest obowiązek formacji, które dbają o społeczeństwo. Rosji nie przesuniemy, Rosji nie przegonimy, nic w tym stylu się nie wydarzy. Natomiast budowanie atmosfery takiej, że my sprzedajemy się Rosji, nie. My nie sprzedajemy się Rosji. Rosja będzie przy granicy, Słowacy, Czesi będą, Ukraińcy będą, którzy nas bardzo nie lubią, ale chcemy z nimi współpracować. Niemcy, którzy na nas napadli, a dzisiaj podajemy im rękę. Więc dbajmy o siłę państwa, róbmy to honorowo, ale też zdroworozsądkowo. Dziękuję. Szanowni Państwo, po tych słowach musimy jedno powiedzieć, zaraz pan prezes, Konfederacja jest formacją ludzi niezależnych. I to jest najważniejsze. Ludzi honoru, ludzi zasad. My nie tylko będziemy mówić, że wypełnimy standardy, czy je posiadamy, my po prostu je wykonamy. Panie prezesie, pan, tak jest, prosimy pana prezesa. Przecież przez 4 lata mieli prezydenta, senat, sejm i rząd. Czyli dlaczego tego nie robili wcześniej? Dlaczego tego nie zrobili wcześniej? Po prostu to są obiecanki ze serki i tyle. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, poprosimy naszego związkowca. Przypominam, że pan minister Mojżesowicz, jeszcze raz dziękujemy prezesowi, także kandyduje z list Konfederacji Okręg Pomorski, Wojtku, tak? Gdański, tak zwany. Pięknie. I prosimy teraz naszego związkowca. Znany jest jako pogromca parówek. Człowiek, który tępi dzisiaj te patologie państwa związane z tak zwanym bezpieczeństwem żywnościowym. I służy nam wszystkim Polakom, obywatelom, konsumentom. Marcin Bustowski, prosimy Cię. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Na wstępie to nie wiem, co mam powiedzieć, ale do rzeczy. Proszę Państwa, wszystkie opowieści każdych polityków, którzy startują dzisiaj do parlamentu, można schować do kieszeni, dopóki nie będziemy mieli tak zwanej inicjatywy obywatelskiej, referendum, możliwości odwołania posła, wpływu, kiedy to suweren nie będzie miał decyzyjnego głosu. To dopiero będzie można rozmawiać o prawdziwej polityce. Dzisiaj widzimy na przykładzie tego, co Krzysztof powiedział, zajmujemy się bezpieczeństwem żywnościowym, strategią bezpieczeństwa żywnościowego, rezerw materiałowych, których w naszym państwie nie ma. Ja byłem członkiem Rady Narodowej pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do momentu, kiedy nie zacząłem krytykować, a wręcz zacząłem krytykować Prawo i Sprawiedliwość za taką politykę bandycką w stosunku do polskich rolników, a w szczególności do polskiego konsumenta. I trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa, dopóki w naszym kraju nie powoła się Agencji Bezpieczeństwa Żywności z pionizacją centralną, 5 instytucji połączonych w jedno,
kiedy to będą nadzorowane przejścia graniczne, kiedy ten układ mafijny skończy się w Ministerstwie Rolnictwa, w Agencji Restrukturyzacji. Mamy przykład taśmy pana ministra Ardanowskiego, który ma rozdwojenie jaźni, ma dwie maski i ujawnione przez Konfederację. Pokazujemy, kiedy to minister konstytucyjny rolnictwa działa na szkodę przedsiębiorców, producentów maszyn rolniczych, na szkodę polskich rolników. Kiedy to dzisiaj słyszę w radiu, pan minister pierw mówi, że taśmy pochodzą sprzed kilku miesięcy, nagle się okazuje, że taśmy są z 28 sierpnia po odwołaniu pani prezes Fajger, więc kłania mu się matematyka. Widzimy, że pan minister mówi, że 13 tysięcy wniosków zostało zrobione w ciągu 25 dni. Proszę państwa, to co pan minister konstytucyjny, premier Rzeczypospolitej powie o szkodzie dla budżetu z tytułu VAT-u, który nie wpłynął od zakupu maszyn rolniczych, od rozwoju polskiego rolnictwa, sektora rolniczego, najważniejszej gospodarki, która jest dla wszystkich obywateli i dla wyborców Platformy Obywatelskiej, PiS-u, PSL-u, wszystkich, bo mówimy o żywności. Każdy z nas tutaj, proszę państwa, 5 razy dziennie je. Raport Najwyższej Izby Kontroli mówi jasno i wyraźnie. Mamy rakotwórczą żywność. Ale ta żywność nie jest od polskich rolników, tylko jest z reeksportu. To, na co pozwala pan minister tej gangsterce, proszę państwa, ekoterrorystom na rozwój w Polsce, wchodzenia w gospodarstwa rolne, zapierania zwierząt. Dzisiaj prawo karze rolnika za to, proszę państwa, że pracuje 14 godzin przy zwierzętach. A ekoterroryści, ja się pytam, gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie jest ten Greenpeace w Tuczu na Kłaczym, gdzie podaje się soję genetycznie modyfikowaną? I ta firma słynna na A od parówek, proszę państwa, zakłada mi sprawy i oni myślą, że ja się wystraszyłem. Że ja się schowałem. To dopiero zobaczymy, jaka będzie wojna. Widać, że nie. Jasno i wyraźnie im mówię, skończy ich się tutaj panowanie na polskiej ziemi. Zrobili sobie z rolników, niewolników, proszę państwa, którzy pracują za 35 zł po 12, po 13 godzin przy świniach i muszą zapłacić za prąd, wodę, wszystkie koszty związane z tym tuczem i się okazuje, że im nawet 10 zł nie zostaje. Pan minister Ardanowski mówi, trzeba zlikwidować tucz na Kłaczy. 2007 rok. Nagrania pana ministra Ardanowskiego. Dzisiaj widzimy, pan minister Ardanowski jedzie, otwiera to tuczarnię go Barto. Takiego mamy zacnego pana ministra Ardanowskiego. Proszę państwa, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Wszystkie związki, jakie są w tym kraju, znaczna ich większość jest skorumpowana. Skorumpowane są... Ja nie wziąłem. Pomimo, że mi proponowano łapówki, żeby zamknąć gębę, proszę państwa, osobiście Krzysztof słyszał, kiedy to asystent pana ministra Ardanowskiego próbował korupcyjnie mnie przekupić. Żeby nasz związek siedział cicho, żeby nic nie mówić. Proszę państwa, wszystkie przepisy wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa są szkodliwe dla polskiego rolnictwa, rozwoju polskiej przedsiębiorczości, dla polskiego rolnika. To właśnie pan minister Ardanowski wprowadził w ostatnich chwilach poprawkę, który pozwolił na zakup ziemi związkom wyznaniowym. Co, proszę państwa, druga rada społeczna w Kowrze to 50 hektarów dla kościoła. Ja nie mam nic przeciwko, że to dla kościoła. Nie mam nic do kościoła, tylko jakim rolnikiem jest kościół? Rolnicy, młodzi rolnicy nie mogą dostać ziemi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa okrada kopertę, proszę państwa, zgłaszając grunty do płatności, a jednocześnie nie rozdysponowuje gruntów na rolników. Tak wygląda rzeczywistość dzisiaj w polskim parlamencie, w przedstawicielstwie złodziejskiej mafii Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Zdrowia, bo to też trzeba podkreślić, bo raport Najwyższej Izby Kontroli poszedł do GIS-u, poszedł, proszę państwa, do Głównego Inspektora Weterynarii. Dzisiaj słyszymy słynną awanturę i tylko zobaczycie. Na dniach usłyszycie, jak w Polsce wybuchnie awantura potężna z listerią. Uprzedzam was, żebyście nie jedli wieprzowiny ani parówek.
Dlatego, że mamy listerię. I wychodzi główny lekarz weterynarii i mówi, że oni kontrolują mięso. Na 152 tysiące zakładów, proszę Państwa, 400 porcji skontrolowali. Przez 8 miesięcy, odejmując dni wolne od pracy, dwie porcje dziennie. To są dopiero zbawiciele polskiej ziemi. I ten słynny mały kurdupel, który biega teraz przy panu ministrze i oni będą, proszę Państwa, wprowadzali bezpieczeństwo żywnościowe. Agropipunia. Trzeba jasno i tak, proszę Państwa, wiecie co wymyślił? Zadzwonił przedwczoraj, zadzwoniłem do niego, rozmawiamy. Zanim jeszcze się zaczął klepać z panem ministrem Ardanowskim, buzi prawie sobie dali w tym Ministerstwie Rolnictwa. Mówi, zadzwoń do Brauna, niech ci da 200 tysięcy. Ja mówię, a po co ma mi Braun dawać 200 tysięcy? No na fundację ci się przydaje, na adwokatów. Tak wygląda rzeczywistość, proszę Państwa, tej całej agrounii. Proszę Państwa, on jeszcze lepszy jest. W Sieradzu utworzył sobie Magdalenkę i wszystkich swoich członków nagrywa. Ale to już mniejsza z tym. Proszę Państwa, polskie rolnictwo może wtedy dopiero odetchnąć, kiedy będzie Agencja Bezpieczeństwa Żywności, kiedy wprowadzimy, panie ministrze, polską, przywrócimy polską normę bezpiecznej żywności, kiedy to parówki, pseudoparówki, ten bakutil, nie będą dostawały polskie dzieci. Mamy wzrost zachorowalności potężny na raka. A od czego to jest? Od żywności, od tego systemu przetwórstwa rolno-spożywczego gangsterskiego, który w Polsce funkcjonuje. Rolnik produkuje, rolnik dostaje 5,20 za kilogram wołowiny, a oni, proszę Państwa, przetwarzają, nas szykują to i później sprzedają konsumentowi. Wy wszyscy, i zarówno wyborcy PiS-u, Platformy, i PSL-u, SLD, to wszystko konsumujemy. Takiej zgody Konfederacji na to nie będzie. Powołamy Agencję Bezpieczeństwa Żywności i będziemy tak długo siedzieli PiS-owi na ogonie, aż ten słynna firma na A w Polsce zakończy swój żywot. Dziękuję Wam i pozdrawiam wszystkich i proszę, żebyście poszli do wyborów i głosowali, ci co nas oglądają też na live, na Konfederację. W każdym województwie głosujcie na Konfederację. Mamy wejść do Sejmu i zrobić z tym porządek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak słyszeliście, Szanowni Państwo, z telewizji, a szczególnie z tej telewizji rządowej, reżimowej, tego się nie dowiesz. W związku z tym, po to, żeby usłyszeć prawdę, po to, żeby walczyć o obywateli konsumentów, jest Konfederacja, są właśnie tacy ludzie. I teraz, proszę Państwa, poproszę przedstawicieli Konfederacji Ciechanów Biała Podlaska, czyli Okręg Chełmski, zapraszam panią Beatę Bielecką i pana Pawła Rzeczkowskiego. To będzie... Kochani, to obraz prawdy autentycznych rolników z tym, co się dzieje, jaką mamy rzeczywistość. Pani Beato. Dzień dobry, nazywam się Beata Bielecka. Pochodzę z powiatu bielskiego. Z tego miejsca, gdzie barany urzędowe tylko na podstawie objawów klinicznych likwidowali całe stada świń, doprowadzali do ruiny gospodarstwa. Niszczono ludziom życie, zdrowie. Ja wygrałam za SF, chociaż byłam w oku cyklonu. Moja świnia już drugi rok świętuje. Cudowne ocalenie. Proszę o syn na Konfederację, chociaż jestem niezależna, ale wiem, jeżeli wygra PiS, skończę z siekierą w plecach, moje dziecko nadzieją na płot. Bo doszło już do tego, że ta świnia jest naprawdę wielką przeszkodą dla obecnego rządu. Przyjeżdżają z policją i już chcą zlikwidować. Dostałam 500 zł mandatu i dostanę do zwiększony nawet do 50 tysięcy. Nie mam już nic do stracenia. Robię to dla tych ludzi, którym zależy na dalszej produkcji. Utrzymam do końca, nawet na ten czas wyborów.
Dziękujemy. I drodzy Państwo, za kim jesteście? Za mną, co trzymała świni tylko w takiej ilości do 30 sztuk. Część sprzedawałam, aby porobić opłaty. Miałam swoje żywność zdrową, nie ta, która przyjeżdża teraz na teren Rzeczpospolitej Polskiej, którym trują Polaków i jeszcze podszywają się, że my produkujemy. Ja od tego umywam ręce. Karmiłam swoim zbożem, nie stosowałam żadnej chemii ani antybiotyków. Świnie lekarz leczył, ale to była tylko jedna sztuka albo dwie, które zachorowały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, żebyśmy do końca wiedzieli. W 2017 roku opodal 100 metrów od pani Beaty wybuch ASF niby stwierdzony klinicznie. Pani Beacie i wszystkim rolnikom zlikwidowano w sposób bandycki, gorzej niż okupa. To się dzieje w obecnej Rzeczpospolitej. Oni mówią Bóg, honor, ojczyzna i oni mówią, że są wierzący. U pani Beaty została jedna świnia, jedna sztuka od tamtego czasu. Zdrowa, żywa, pięknie, chowająca się, jest przykładem głupoty, głupoty rządzących, patologii wręcz rządzących i ta świnia do dzisiaj żyje. A pani Beata, za to, że jest wyrzutem ich sumienia, za to, że hoduje, za to, że wbrew temu systemowi, jest karana, nękana, tak jak powiedziałaś. Jeszcze raz, wielkie brawa dla naszej bohaterki. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Rzeczkowski, jestem rolnikiem z niebieskiej strefy ASF. Chciałbym Państwu, Ciechanów, w krótki sposób wytłumaczyć o problemie ASF-u. Na początek chciałbym to przyrównać do pewnego procesu, który nastąpił w Polsce, cały czas trwa. Proces ten likwidacji małych sklepów. Mówiono, że nie opłaca się, nie powinny istnieć małe sklepy w Polsce, więc mamy te sklepy, które nie są wcale nasze, które dochód robią nie naszemu państwu, towar w nich nie jest, jest sprzedawany nie nasz, zwożony jakości, jakiej im się podoba, nie takiej, jakiej by konsument żądał, żeby była w tym sklepie. Tu kolega Marcin dużo ujawnił, jaka jest jakość w tych sklepach. Chciałbym porównać właśnie to do strefy ASF-u. Strefa, w moim odczuciu, niebieska strefa ASF ma na celu i wyłącznie zniszczyć gospodarstwa rodzinne, małe rodzinne gospodarstwa, które produkują żywność najwyższej jakości. Prawo jest tak skonstruowane, przepisy, że zostają duże fermy, oczywiście nie nasze, duńskie, wszelkie inne, ale nie nasze. To jest promil w stosunku do tego, co istnieje. Tak więc strefa niebieska powoli wykańcza, dusi tak gospodarstwa. Ja mogę powiedzieć, że wiem, co to znaczy walka. Wiem, co czuli w powstaniu powstańcy, że woleli zginąć, niż się poddać. Jestem takim gospodarzem, pomimo rocznego, można powiedzieć, dokładania do mojej hodowli wysokiej jakości tuczników, ja cały czas istnieję, bo nie będzie mi ktoś mówił, co mam robić, czego nie. Bardzo Państwa proszę, abyście... Bardzo wszystkich Państwa proszę o to, abyście żądali żywności od polskich rolników. Nie tego, co tam jest. To wy zdecydujcie, abyśmy my istnieli, małe gospodarstwa. To te małe gospodarstwa są w waszych rękach. Bez konsumentów małe gospodarstwa upadną. Tak jak sklepy, na przykładzie sklepów. Szukałem pomocy u wielu. Nikt
pomóc w mojej trudnej sytuacji, w mojej strefie, gdzie mamy takie utrudnienia ze sprzedażą, cena tucznika jest tak skandalicznie niska, można powiedzieć, za kilogram tucznika bierzemy tyle, ile włożyliśmy w niego, jeszcze musimy płacić za transport 200 km w jedną stronę, 1000-1500 zł, tak więc pracujemy pół roku za darmo i jeszcze dokładamy za transport, za żywiec, który będzie wywożony z naszego kraju, a w marketach jest co jest. W mojej trudnej sytuacji nikt poza Konfederacją nie wyciągnął pomocnej dłoni. Dlatego uważam, że przyjacielem jest ten, który wyciąga do ciebie dłoń i chce ci pomóc, niż ten, który się nim nazywa bądź za niego udaje. Dlatego mam wielki szacunek do Konfederacji, że wyciągnęła dłoń do rolników. Bardzo dziękuję. Polska silna, polski rolnik. Tak jest. Szanowni Państwo, tak jak widzicie, taka jest Konfederacja. Dziękujemy Konfederacji, że jest z rolnikami, a rolnikom, że jest z Konfederacją. I postawa Pawła wyraźnie pokazuje. Natomiast dziwię się tym mieszkańcom polskiej wsi, tym rolnikom, którzy jeszcze nie przejrzeli na oczy, których to nie przekonuje, a widzą to każdego dnia, widzą po sąsiedzku. Jeśli w tych wyborach pójdziecie i będziecie głosować na Prawo i Sprawiedliwość czy Polskie Stronnictwo Ludowe, naprawdę jest czas. Idźcie, przebadajcie się do lekarza, póki jeszcze jest czas. Teraz proszę, Szanowni Państwo, Krzysztof Jabłoński, województwo podlaskie, rolnik, zapraszamy. Dobry wieczór Państwu, chciałem Państwa powitać serdecznie. Jestem z okręgu 24, kandyduję z miejsca 6 jako rolnik. Jestem całe życie praktycznie związany z rolnictwem, dlatego wspieram Was wszystkich. Moi rodzice też mają gospodarstwo rodzinne. Ja pracuję też w rolnictwie, jestem zootechnikiem na dużej fermie trzody chlewnej. Tylko nie mylić po prostu tego z tuczem nakładczym, gdyż jest to całkowicie, gospodarstwo całkowicie stworzone z polskiego kapitału. Jest to rolnik, który praktycznie zaczynał swoją karierę od kilku po prostu hektarów. Także on paręnaście ferm po prostu zbudował przez ten czas i wszystko na polskim kapitale. Ja bym chciał tutaj nawiązać do słów pana ministra Mojżesowicza właśnie o świętej, o własności, która powinna być świętem, świętą rzeczą, która po prostu w tym momencie rolnikom jest odbierana. Ja tu dzisiaj jadąc nawet tu do Państwa właśnie na to spotkanie, miałem telefon od ludzi, którzy już od też jakiegoś czasu, generalnie od ponad 4 lat, parają się też pewną sprawą, mianowicie to jest obwodnica pewnych miejscowości, gdzie rolnicy zostali wywłaszczeni po prostu z tych gruntów, za które dostali po prostu jałmużnę. Gdyż 3 czy 4 zł za metr kwadratowy, gdzie w sąsiedniej gminie rolnicy dostawali po 13-14, także ja uważam, że to jest po prostu wywłaczające. Teraźniejszy rząd, jak i poprzedni, cały czas po prostu robią tym rolnikom pod górkę. Nawet po prostu wojewoda, do którego oni się zgłosili o pomoc po ludzku, o pomoc, żeby im po prostu też w jakiś sposób doradził, pomógł. Odmówił nawet wydania jakichkolwiek dokumentów, gdyż pani dyrektor z jednego z referatów stwierdziła, że po prostu oni użyją to do celów prywatnych. Ja się zgadzam z tym, powinni to użyć po prostu do celów prywatnych, żeby właśnie walczyć o swoją po prostu własność, o to, co powinni dostać od państwa za to, że po prostu zostało im zabrana ich własność. Także tutaj z własnością mógłbym podawać Państwu naprawdę bardzo wiele przykładów. Nawet ten ASF, gdzie rolnikom nie zostają wypłacane po prostu rekompensaty. Stada zostają wybijane. Ja też pracowałem właśnie przy takim stadzie, które zostało po prostu wybite. 8300 świń, gdzie po prostu... Stać to Państwo? Tak, no Państwo po prostu stać, dlatego że te świnie zostały wybite za darmo, gdyż mój szef po prostu dostał odmowę wypłacenia odszkodowania. Także dla mnie to jest po prostu kuriozum. Ja stanowczo jako też członek Konfederacji mówię po prostu nie i się sprzeciwiam temu, dlaczego państwo ma odbierać ludziom chleb, dlaczego
Państwo ma ich po prostu okradać, bo dla mnie to jest po prostu okradanie. To jest system po prostu mafijny, który cały czas ciągnie tylko do swojej kieszeni. My jako suweren, jako społeczeństwo jesteśmy tutaj pomijani. Całe dobra zostają rozgrabiane po prostu pomiędzy rządzących. Tutaj mówię też o sławnej w moim rejonie, generalnie w mojej gminie sprawie, tak samo w spółdzielni mleczarskiej Biermlek, gdzie prawdopodobnie całym po prostu sprawcą tej sytuacji bankructwa i długu spółdzielni mleczarskiej Biermlek wartego około 300 milionów złotych jest też osoba publiczna, generalnie senator, który się... Był wiceminister, także tutaj kolejne po prostu, tak jak mówię, można mnożyć po prostu te przykłady nieszanowania naszej własności, gdyż własność, no tak jak właśnie pan senator na krzesełku swoim prezesowskim po prostu rządzi się tak jak na własnym prywatnym folwarku dosłownie. Także tutaj kolejne są przykłady po prostu łamania właśnie tej zasady własności. Cóż bym mógł jeszcze państwu dodać? Myślę, że to wystarczy. Tutaj powinniśmy po prostu... Tak, rządzi PiS. Tutaj powinniśmy po prostu powiedzieć kategorycznie nie. Także prosiłbym państwa wszystkich na live'ie, wszystkich, którzy tutaj państwo też są z nami, którzy zaszczycili nas obecnością, o głosowanie, mądre głosowanie, wybranie ludzi, którzy naprawdę będą się zajmowali po prostu sprawami osób tego potrzebujących, bo to nieważne, ja się utożsamiam z rolnikami, ale są też inne grupy społeczne, inne grupy zawodowe, to są informatycy, górnicy, każdy zasługuje na tą pomoc i my jako Konfederacja powinniśmy po prostu wyciągnąć tą rękę i tym ludziom po prostu pomagać. Także dziękuję państwu bardzo za uwagę. W tej części rolniczej, kochani, będzie to ostatni głos, bardzo krótki, taki powiedzmy sobie szczerze sentencyjny do rolnictwa. Natomiast, kochani, jest taka bardzo istotna myśl. Jeśli chcesz pomóc innym, to oczywiście mówisz im prawdę, choćby bolało, choćby to było nieprzychylne. Jeśli chcesz pomóc sobie, to po prostu mówisz to, co ludzie chcą usłyszeć. I ta obecna władza Polakom mówi dokładnie to, co Polacy chcieliby sobie ziścić w marzeniach, to, co chcą usłyszeć. Konfederacja mówi prawdę i będzie mówiła prawdę. Do kiedy? Do skutku. Aż ludzie zaczną, kochani, myśleć, a zaczną. Szanowni państwo, jeśli chodzi o rolnictwo, to w pierwszej kolejności żyjemy w jakimś dalej kontynuacji socjalizmu, zakłamaniu. Rolnictwo przedstawia się nam jako jakieś takie skupisko ludzi pazernych na wsi, czekających tylko na jakieś dotacje, nie wiadomo co. Nie, kochani. Gospodarstw rolnych w obecnej Rzeczpospolitej, te, które produkują nam, zostało około tylko 300 tysięcy, a rządowi mówią, że jest 1 400 000, bo to są jakieś statystyczne twory. Szanowni państwo, rolnik pierwszej kolejności to są ludzie, którzy pracują dzień dnia. Sobota, niedziela też. Czegoś takowego w rolnictwie nie ma i być nie może, a szczególnie przy produkcji zwierzęcej po kilkanaście godzin. Niedziela to jest w granicach 6-8 godzin. Więc nas, my jako społeczeństwo, winniśmy autentycznie szacunek tym ludziom. A co się dzieje? Co się dzieje? Polskie rolnictwo wyjątkowo w całej tak zwanej Unii Europejskiej, bo nawet rumuńskie nie jest traktowane, jest niczym kolonia gospodarcza. Kiedy mamy do czynienia z kolonią gospodarczą? Gdy surowiec jest wyceniony za bezcen. My, rolnicy, jesteśmy w pierwszej kolejności za gospodarką rynkową, za gospodarką wolnorynkową. Ale proszę państwa, cała zabawa rynkowa na normalnym rynku zaczyna się od wyceny surowca. Surowca, który ma swoje koszty, bo je musi posiadać i niewielki profit, niewielki zysk przy tej produkcji. Dlatego polscy rolnicy domagają się jednej zasadniczej rzeczy – konkurencyjności. Nam trzeba zapewnić tylko, nasze państwo jest od tego, jako ten organizm, zapewnienia równych warunków konkurencji.
takich między innymi jak mają nasi koledzy Niemcy, Francuzi i tak dalej, którzy wcale lepszego surowca od nas nie mają. I szanowni Państwo, jeśli my rolnicy już wyprodukujemy ten dobry surowiec, tak, to co się później dzieje? To, o czym mówił między innymi Marcin Gustowski. Niestety jest wówczas przetwórstwo, patologia, gangsterka w przemyśle spożywczym. Niestety ona, nie to, że dnia dzisiejszego powstała, rozwija się przez długi okres lat, a szczególnie w momencie tak zwanego wejścia do Unii Europejskiej, gdy faktycznie, kochani, zaczęła nam się psuć ta żywność, bo żeśmy sobie w tych pięciu inspekcjach, pięć inspekcji kontroluje, biorą pieniądze, tak przy okazji jedna o drugiej nic nie wie, wzajemnie się zresztą wykluczają, prawie miliard złotych idzie na to środków i powoli, powoli zaczęło to się psuć. Jednocześnie te normy niby takie unijne, które są bardzo frywolne i dowolne, szczególnie pod względem stosowania różnego typu dodatków, spowodowały, że dzisiaj to stanowi zagrożenie. Najlepszą statystyką jest statystyka onkologiczna. I właśnie tamten okres 2004 można nazwać tak zwaną cenzurą. Kochani, polscy rolnicy, szczególnie młodzi rolnicy, którzy chcą zostać na polskiej wsi, po prostu oczekują normalnej polityki rolnej. My nie jesteśmy jako Konfederacja gołosłowni. Mamy przygotowaną Narodową Politykę Rolną w Służbie Solidarności Żywnościowej. Jest to mój osobisty, autorski projekt, który także dzięki panu ministrowi Wojciechowi Mojzesławiczowi i wielu innym, tym, którzy mają wiedzę, wielu profesorom, pojęcie w rolnictwie, nikt nam, kochani, tego nie zabierze. To my polscy rolnicy, to jest nasz wkład w Konfederację, to, kochani, wnosimy. I ostatnie zdanie do nas, jako tutaj mieszkańców też Siedlec, okolic, wszystkich konsumentów. Wszyscy jesteśmy konsumentami. Kochani, konflikt, ten, który jest pożywką taką dla chorej polityki, na której bazuje zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Prawo i Sprawiedliwość. Co ciekawe, te dwie formacje prowadzą tą samą politykę. My mówimy, jest to koalicja programowa. Dosłownie chodzi o to samo. Konflikt ten jest pożywką. Wszyscy się starają, oni, politycy tego typu, są obrońcami wsi. O, żeby wam się nic nie stało, damy i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, tak naprawdę obrońcami rolnictwa jesteśmy my, polscy konsumenci. Konflikt ten nie istnieje. Rolnika obowiązkiem jest wyprodukować etycznie i w miarę się starają. To nie jest konkurencja sportowa, dobry surowiec. Przetwórców jest przedłożyć pod kontrolą, odpowiednim nadzorem państwa, a my konsumenci możemy wówczas powiedzieć, że mamy do czynienia z dobrą polską żywnością, gdy stan zdrowia będzie dokładnie taki, jak powinien być, a nie to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, bo to jest barometr, wskaźnik dobrej żywności, a nie demagogia i polityczne opowiadanie. Kochani, Konfederacja stoi na straży polskiego rolnictwa, na straży polskiego konsumenta i my to dzisiaj, jako tutaj rolnicy, wszyscy zgromadzeni, ci, którzy się wypowiadali, Państwu gwarantujemy. Dziękuję. Szanowni Państwo, Konfederacja to nie tylko wolnościowcy, to nie tylko narodowcy, środowiska katolickie, to właśnie również rolnicy. Także dziękujemy Wam wszystkim za zabranie głosu. Jeszcze raz brawa. Kolejnym elementem naszej konwencji będzie przedstawienie kandydatów.
kandydatów będę prosił tutaj do nas na scenę. Numer 24, Beata Edyta Jączyk. Niestety Beata miała wypadek losowy, także nie ma jej znania. Ekonomistka, matka czwórki dzieci. Pragnie, by jej dzieci i wnuki mogły żyć w prawdziwie wolnej i niepodległej Polsce. Priorytetem dla kandydatki jest edukacja. Za konieczność uważa wprowadzenie bonu oświatowego i kulturowego. Kandydatka wyraża stanowczy sprzeciw wobec propagandy LGBT. Numerem 23 pan Michał Harasim, którego prosimy na scenę. Pan Michał to 30-letni rodowity siedlczanin z wykształcenia technik archiwista. Jest również prezesem Stowarzyszenia Koliber w Siedlce. Aktywny działacz w środowisku Korwin Wolność. Jakub Andrzej Żmudziński, 30-letni ostrołęczanin, od wielu lat związany z Kongresem Nowej Prawicy, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa w okręgu mazowieckim. Aktywnie zaangażowany w sprawy społeczne. Organizował m.in. protesty przeciwko ACTA oraz sprzeciwiał się seksualizacji dzieci. Jakub, jako przyszły poseł, zamierza w szczególności skupić się na gospodarce i budowaniu wolnego rynku. Numerem 21 pan Bartłomiej Bryk. Przepraszamy. Pan Bartłomiej to 30-letni mieszkaniec Wyszkowa, który na co dzień zawodowo pełni funkcję specjalisty do spraw sprzedaży w jednej z wyszkowskich drukarni. Wolnościowiec ceniący tradycje i stawiający dobro ojczyzny na pierwszym miejscu. Oficjalny członek partii Korwin. Pan Bartłomiej postuluje za wprowadzeniem bonu edukacyjnego, dostępu do broni oraz przywróceniu Polakom prawdziwej wolności. Numer 20, Marcin Daniel Krasowski. Marcin jest mieszkańcem Młynarzy, wykształcenia jest prawnikiem. Jako poseł w szczególności chciałby zająć się pomocą Polakom mieszkającym na Kresach Wschodnich oraz walką z nielegalną imigracją. Z numerem 19 pani Maria Tobiasz. Pani Maria to 21-latka, która na co dzień jest studentką matematyki. Pomimo młodego wieku panią Marysię charakteryzuje 6-letnia działalność dla Nowej Prawicy oraz partii Korwin. Numer 18, Grzegorz Ignaciuk. Zapraszamy. Grzegorz to 27-letni przedsiębiorca z Szydłówki. Jako poseł chce zadbać o należyty szacunek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, również dla rolników. W tym celu kandydat postuluje o maksymalne uproszczenie przepisów i procedur tak, aby działalność gospodarcza była możliwie przyjazna dla przedsiębiorców. Grzegorz utożsamia się z myślą. Silny sektor gospodarczy, gwarantem dobrobytu. Numer 17, pani Anna Usiądek. Pani Anna to rodowita kurpianka. Jest specjalistą z zakresu bankowości. Osoba ta od wielu lat zaangażowana jest w działalność na rzecz ochrony życia poczętego, a nawet jest współorganizatorką licznych przedsięwzięć o charakterze społecznym. Numer 16, Paweł Bala. Zapraszamy. Paweł jest mieszkańcem Węgrowa, jest inżynierem elektrykiem i na co dzień pracuje jako automatyk w znanej firmie z branży spożywczej. Za priorytet stawia sobie radykalną obniżkę podatków dochodowych, ujednolicenie stawki podatku VAT oraz w końcu sfinalizowanie budowy elektrowni jądrowej. Numer 15, pani Adrianna Kasjaniuk.
Pani Adrianna to 27-letnia mieszkanka Wyszkowa, która ceni sobie wartości patriotyczne oraz rodzinne. Kandydatka w szczególności na pierwszym miejscu stawia tradycję, która według niej powinna współgrać z postępem. Z wykształcenia fizjoterapeutka, po objęciu mandatu posła chce zmian w profilaktyce prozdrowotnej polskiego społeczeństwa. Numer 14, Hanna Sochacka, reprezentantka środowisk przedsiębiorców. Jako przyszła posłanka deklaruje działania dążące do zniesienia ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak sama mówi, najlepiej anulowałaby niepotrzebne przepisy całymi pakietami. I to jak najszybciej. Numer 13, Marek Jasiński, mieszkaniec Półtuska, żonaty, dwójka dzieci, z wykształcenia politolog. Obecnie pracuje jako zawodowy kierowca, w związku z czym bardzo bliskie są mu tematy równego traktowania w branży transportowej w Europie. Pan Marek jest zdecydowanym zwolennikiem zasady: właściwy człowiek na właściwym stanowisku oraz jasnych zasad funkcjonowania w życiu społeczno-politycznym. Numer 12, Mariusz Woźniak. Zapraszamy. Elegancki pan, numer 12, powtarzam. 24-letni mieszkaniec Patoku, z wykształcenia technik informatyk. Jest przedstawicielem partii Korwin na listach Konfederacji. Mówi o sobie narodowy liberał. Najważniejsze postulaty kandydata to przede wszystkim proste i niskie podatki. Również sprzeciw wobec obecnie prowadzonej po tańciej polityki zagranicznej. Numer 11, Rafał Wielonek, zapraszamy. 32-latek, programista, przedsiębiorca pochodzący z powiatu węgrowskiego, członek Ruchu Narodowego, obrońca polskiej własności i interesu narodowego w polityce zagranicznej, zwolennik tradycyjnych wartości oraz obniżki podatku, w tym likwidacji podatku dochodowego. Numer 10, Izabela Reduch, 33-letnia mieszkanka Mińska Mazowieckiego, szczęśliwa żona i matka dwójki dzieci, z wykształcenia księgowa. Za priorytety w swojej kampanii uważa redukcję biurokracji, uproszczenie prawa oraz obniżkę akcyzy do możliwie minimalnych poziomów. Izabela postuluje przywrócenie kary śmierci dla morderców. Numer 9, pan Paweł Więckowski, zapraszamy. Pan Paweł to przedsiębiorca oraz członek Ruchu Narodowego. Pochodzi z powiatu sokołowskiego, gminy Sabnie, w której od ponad 10 lat prowadzi prężną działalność gospodarczą z branży transportowej. Paweł pragnie podkreślić, że startuje z listy Konfederacji, ponieważ ona jako jedyna ma program, który poprawi kondycję polskich przedsiębiorców. Pani Ewa, do nas idzie pani Ewa Dłuska-Redę, zapraszamy. Pani Ewa jest pracownikiem samorządowym od 1991 roku. Kandydatka, jak sama podkreśla, posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie wszelkich kwestii około samorządowych. Zamieszkanie na wsi pozwoliło pani Ewie na dogłębne poznanie problemów socjalnych rolników oraz mikroprzedsiębiorców. Numer 7, Anna Krupińska, zapraszamy. Ania to 37-letnia mama z wykształcenia specjalistka do spraw planowania i logistyki. Członkini stowarzyszenia Stop NOP. Jako posłanka chce przede wszystkim walczyć o ciągłą kontrolę jakości i bezpieczeństwa dostępnych na polskim rynku leków i szczepień oraz poszanowanie praw pacjenta i jego wyboru, w szczególności wyboru metod leczenia. Kandydatka postuluje również za zwolnieniem emerytów z podatku dochodowego. Stanowczo sprzeciwia się ograniczeniom w dostępie do informacji publicznej i cenzurze medialnej.
numer 6, pan Roman Składanowski. Zapraszam. Pan Roman jest emerytowanym rzemieślnikiem, mistrzem szklarskim oraz inżynierem mechanikiem. Jest znanym wyszykowskim patriotą lokalnym. Z ruchem konserwatywno-liberalnym związanym jest od 30 lat. Za swoje przymioty uważa doświadczenie, zdrowy rozsądek i racjonalizm. Jego hasło wyborcze, uwaga, brzmi, żeby było, jak nie było. Numer 5, pan Krzysztof Mulawa. Pan Krzysztof to 34-latek, rodem z Siedlec. Finansista. Od najmłodszych lat związany z siedleckim sportem. W chwili obecnej prezes jednego z kół ruchu narodowego na Mazowszu. W parlamencie chce skupić się przede wszystkim na budowaniu silnej polityki, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, oraz stawia sobie za cel walkę o pełną ochronę życia. Sprzeciwia się nachalnej lewicowej propagandzie oraz masowej, niekontrolowanej imigracji. Wszystko potwierdzam, wszystko potwierdzam. No i szanowna koleżanka Edyta Radzikowska. Piąta burmistrz, brawo. Edyta jest 24-letnią aktywną zawodową fizjoterapeutką pochodzącą z Modrzewia. W swojej kampanii szczególnie zwraca uwagę na problemy służby zdrowia, w szczególności grupę fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych. Ma dość systemu NFZ i piętrzących się kolei do specjalistów. Walczy o pełną ochronę życia i sprzeciwia się budowaniu polskich elit za pomocą frakcji ukraińskich. Reasumując, kandydatka chce zbudować zdrową, silną i bogatą Polskę. Brawo. Polska racja, Konfederacja. Numer 3 na naszych listach, kolega Dariusz Pastor. Zapraszam. Pan Dariusz to wiceprezes Ruchu Narodowego Regionu Mazowsza. Przedsiębiorca oraz dziennikarz motoryzacyjny. W swojej kampanii szczególnie zwraca uwagę na problemy polskich przedsiębiorców, którzy we własnym kraju muszą prowadzić nierówną walkę z międzynarodowymi firmami bez wsparcia ze strony państwa. Hasło przewodnie dla pana Dariusza brzmi: silna rodzina, silne państwo. Numer 2, Jakub Gongol. Nie ma dzisiaj Jakuba z nami. 33-letni jest szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Pan Jakub za swoje poglądy określa jako libertariańskie. Jest wolnościowcem, orędownikiem do powrotu eksportu na wschód oraz walki ze smogiem naturalnymi sposobami, między innymi poprzez zalesienie najsłabszych gatunkowo ziem sosną. I nasza jedynka, pan Krzysztof Tołwiński. Pan Krzysztof to polski polityk, samorządowiec, z wykształcenia leśnik. Szef Federacji Gospodarstw Rodzinnych i założyciel Konfederacji Konsumencko-Rolniczych. Autor Narodowej Polityki Rolnej w służbie suwerenności żywieniowej. Jeden z wielu mocnych filarów Konfederacji. Lider listy w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Brawo. Brawo. Szanowni goście, mieliśmy wystąpienia wolnościowców, mieliśmy kilka wystąpień szanownych rolników. Chciałbym o głos poprosić kolegę Pawła Więckowskiego, który będzie przemawiał w imieniu przedsiębiorców polskich. Pawle, zapraszam. Dobry wieczór. Potrzebuję pomocy, bo wczoraj przygotowywałem sobie ten tekst. Jest dość krótki. Szanowni rodacy, jak wszyscy wiemy, oczekujemy tego, zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i ja w imieniu swoim oraz koleżanek, kolegów chciałbym poprosić Państwa jako przedsiębiorca o poparcie naszego komitetu w wyborach, komitetu
Konfederacji po prostu. Chciałbym, abyście Państwo rozejrzeli się dookoła, kiedy wyjdziecie z tego budynku. Z plakatów, z ulotek, z banerów patrzą na nas cały czas te same twarze. Mam na myśli twarze, które od 30 lat istnieją, są w naszej polityce. Są to partie polityczne, które osoby, które należą do partii politycznych, które niezmiennie od tych 30 lat zajmują się tymi samymi, jakby nie aż tak ważnymi dla naszego społeczeństwa sprawami, najczęściej sprawami światopoglądowymi. Mówią o tym po prostu najwięcej w telewizji, prawda? I sprawy te, sprawy ważne z punktu widzenia przedsiębiorców czy też pracowników etatowych są przez nich pomijane. Pozostają po prostu poza tematem dyskusji, a często wbrew nam, przedsiębiorcom, pracownikom etatowym, różnego rodzaju ustawy bez szczegółowych konsultacji społecznych są wprowadzane na obrady Sejmu, a następnie przegłosowywane. Co za tym idzie, na barki przedsiębiorców oraz pracowników etatowych zrzucane są dodatkowe obciążenia, które zapewniają tym partiom zwycięstwo w kolejnych wyborach. To po prostu za nasze pieniądze politycy kupują sobie wyborców. Wszyscy ci politycy, chodzi o tą bandę, tak zwaną bandę czworga, przed wyborami zabiegają o państwa głos, o nasze głosy, natomiast aby później na 4 lata zapomnieć o nas. Chciałbym powiedzieć Państwu, że Konfederacja ma do zaoferowania nową jakość w polityce i w biznesie. Jesteśmy przede wszystkim najmłodszym pod względem wieku naszych działaczy, komitetem, ogólnokrajowym komitetem wyborczym. Mamy świeże spojrzenie na wiele ważnych spraw dla przedsiębiorców, dla pracowników etatowych. Nasze umysły, nasze głowy nie są przede wszystkim przesiąknięte tym starym systemem. Jednym z naszych haseł wyborczych, który również jakby jest dla mnie bardzo ważny, jest to hasło, że tylko praca przynosi dobrobyt, a nieopodatkowana praca przynosi tym bardziej większy dobrobyt naszym obywatelom. Jako przedsiębiorcy, pracownicy etatowi, wiecie Państwo, jak dużo ciężko wypracowanych pieniędzy w skali roku odbiera nam państwo polskie. Pieniądze te moglibyśmy sami zainwestować między innymi w rozwój naszych firm oraz w różnego rodzaju rzeczy, które chcielibyśmy zainwestować. Jednocześnie zagraniczne firmy, bardzo często bogate firmy, które wchodzą na nasz rynek polski, są zwolnione z różnego rodzaju podatków i dzięki temu jakby są bardzo konkurencyjne w porównaniu z naszym rodzimym biznesem. Bardzo często też te firmy nie płacą podatków w Polsce, tylko wyprowadzają podatki i płacą je we własnych krajach. Chciałbym powiedzieć, że Konfederacja sprzeciwia się podnoszeniu podatków oraz wprowadzaniu nowych. Prawo i Sprawiedliwość bardzo często w swoich jakby informuje nas w telewizji, w radio, prawda, że oni nie podnoszą podatków. To prawda, Prawo i Sprawiedliwość jako partia nie podnosi podatków, ale za to wprowadza wiele nowych podatków, o których po prostu nawet nie wiemy. Ceny rosną, a jakby my jako społeczeństwo jesteśmy po prostu oszukiwani, mamieni tym, że po prostu nowe podatki, że podatki nie są, nie wzrastają rzeczywiście, natomiast nowe podatki sprawiają to, że płacimy więcej, coraz więcej za wszystko wokół nas, prawda? Chciałbym, jednym z naszych głównych postulatów jako Konfederacji jest całkowita likwidacja podatku dochodowego. Chodzi o to, aby praca nie była opodatkowana, abyśmy to my, obywatele, mogli wydawać te pieniądze w taki sposób, w jaki chcemy. Chcę tutaj również dodać, że jeżeli praca nie będzie opodatkowana, zostawi nam, obywatelom, o wiele więcej niż 500+. To zachęci również osoby do tego, aby podejmowały pracę. W dniu wczorajszym
Widziałem, czy w dzisiejszym, nie pamiętam, w jednym z czasopism internetowych widziałem informację Eurostatu, która mówi o tym, że bezrobocie w Polsce jest bardzo niskie i wynosi 3,1%, dzięki czemu plasujemy się 3,1 punkta procentowego, dzięki czemu plasujemy się na drugim ex aequo z jakimś innym krajem miejscu w Unii Europejskiej. Tak, to prawda. Natomiast nie są tutaj liczone osoby, które nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Są tam tylko i wyłącznie liczone te osoby, które nie pracują, ale z takich czy z innych powodów są również zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Bezrobocie w naszym kraju jest o wiele większe. Jest to spowodowane tym, że częściowo nasi obywatele, nasi rodacy nie chcą pracować, ponieważ dostają pieniądze od państwa. No jakby to nie skłania ich do tego, aby podejmować pracę. My chcemy zaoferować naszym rodakom, naszym obywatelom to, aby podejmowali pracę, ale godnie płatną pracę poprzez zlikwidowanie podatku dochodowego. Pozostała część, to już będzie? Już kończę, dobrze? Proszę? Na mównicy sejmowej pozostała część. Tak jest. Ostatnią rzecz, o którą chciałbym Państwa poprosić, to jest to, abyśmy postawili na naszych rodzimych przedsiębiorców, abyśmy postawili na nasz wspólny rozwój, na rozwój nas, naszych dzieci. Postawmy po prostu na Konfederację. Dziękuję serdecznie. Jeszcze adwokatem do tego, co powiedział Paweł o młodości. Niech nikt nie będzie zwiedziony młodością. Właśnie tutaj jest młodość i doświadczenie. Paweł, wiem o Pawle, jaką firmę prowadzi, to jest 10-letnie doświadczenie i prężna działalność. Także tutaj Paweł nie jest tak zwany żółtodziobem, tylko Paweł wie, o czym mówi, jakie są problemy mikro i małych przedsiębiorców. Dlatego Paweł tutaj poprosiłem Pawła o głos w imieniu tychże przedsiębiorców. Chciałbym teraz poprosić swojego kolegę, wiceprezesa Okręgu Mazowieckiego Ruchu Narodowego, pana Dariusza Pastora o głos. Dobry wieczór Państwu. Tak jak zostałem zapowiedziany, jestem wiceprezesem Ruchu Narodowego na Mazowszu. A ponieważ Ruch Narodowy jest jednym z filarów Konfederacji, pozwolę sobie powiedzieć parę słów o idei narodowej. Na początku chciałbym powiedzieć, kto to jest narodowiec. Media kreują nasz wizerunek bardzo niekorzystnie, prawie jakbyśmy byli grupą chuliganów, osób, które są skore do jakichś rozrób zadym. I taki obraz jest nie tylko że krzywdzący dla nas, ale również jest nieprawdziwy. Moja definicja narodowca jest bardzo prosta. Narodowcem jest osoba, która ma Boga i ojczyznę w sercu. I w tym momencie pewnie wielu z Państwa całkiem słusznie myśli, że też spełniacie te kryteria. I bardzo dobrze, bo żeby być narodowcem, to trzeba mieć w sobie i nie wynika to z żadnej działalności partyjnej. Proszę Państwa, narodowcy, żeby być narodowcem, nie trzeba być, tak jak wspomniałem, ani żadnym działaczem. Nie wynika to ani z wieku, ani ze pozycji społecznej. W naszych szeregach są osoby w różnym wieku. Od uczniów, studentów do osób z poważnym doświadczeniem życiowym, czyli emerytów, kombatantów. Tak samo pozycja społeczna. Mamy przedstawicieli różnych zawodów. Od osób pracujących fizycznie, urzędników, rolników, nauczycieli, po ludzi nauki. To po prostu wynika z tych wartości, które nas łączą. W tym momencie chciałem Państwu powiedzieć, że te idee, które nas łączą, wynikają z naszej kultury. Kultury opartej na wartościach chrześcijańskich, gdzie od samego początku podstawową wartością była wiara i rodzina. W rodzinie wszystko się zaczyna. Tam rodzi się życie i tam kształtuje się charakter. To, co my, rodzice, przekażemy naszym dzieciom, to po prostu to dostaniemy później. Jest powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W tym w zasadzie zamyka się całość.
To, jak wychowamy dzieci, czy przekażemy im miłość, szacunek, czy nauczymy ich patriotyzmu, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Nikt tego za nas nie zrobi. Nie zrobi tego państwo ani szkoła. Szkoła, państwo, tam po prostu już nie wychowuje się, tam kształci się jednostkę. Jest inny cel: rozbić rodzinę, osłabić kościół, skłócić społeczeństwo, wprowadzając na przykład związki partnerskie. Tak samo wprowadzenie systemu prawie że dwupartyjnego, czy bandy czworga, też polega na tym, żeby po prostu po której stronie nie staniemy, i tak zawsze ktoś będzie przeciwko nam. Często na spotkaniach słyszę takie stwierdzenie, że cud, że Polska jeszcze przy takich rządach się nie rozpadła. A ja powtarzam, to nie jest żaden cud, tylko to jest ciężka praca nas wszystkich, nas, Polaków. Najlepszym przykładem niech będzie branża transportowa, gdzie ciężka praca kilkudziesięciu tysięcy ludzi doprowadziła do tego, że mimo braku pomocy ze strony państwa jesteśmy potęgą w Europie. Uszanujmy tych ludzi, ludzi pracy, doceńmy to i nie dajmy zmarnować naszego potencjału. Proszę państwa, nasze wartości, które są wypisane na sztandarze polskich sił zbrojnych, Bóg, honor, ojczyzna, te wartości były nam zawsze bliskie i pozwoliły nam przetrwać okupacje, zabory, czasy komunizmu i pozwolą nam osiągnąć sukces na miarę Wielkiej Polski. Z Konfederacją. Z Konfederacją. Czołem Wielkiej Polski. Czołem. Teraz w imieniu Grzegorza Brauna i środowisk chroniących życie oraz Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach zabierze głos pani Ania Krupińska. Przez przynależność do Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach niosłem pomoc i wsparcie osobom, które ucierpiały na skutek poprzez ten system medyczny. Uważam, że rodzice powinni mieć decydujący wpływ na rozwój, na wychowywanie oraz na wybór leczenia swoich dzieci. Chciałabym tutaj zaznaczyć i wyjaśnić, że nie jesteśmy przeciwko szczepieniom, bo tak mogą państwo usłyszeć w mediach. Stowarzyszenie stara się, by szczepienia, które otrzymują nasze dzieci, były bezpieczne. Stowarzyszenie dąży do tego, by koncerny farmaceutyczne, bo tak naprawdę chodzi tutaj o zysk koncernów farmaceutycznych, zdrowie nas i naszych dzieci dla państwa naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Głównym naszym postulatem jest zmiana kalendarza szczepień, a więc jesteśmy za tym, by przesunąć go z pierwszej doby, tak jak jest to w większości krajów europejskich. Jesteśmy jednym z dwóch krajów, gdzie szczepi się dzieci w pierwszej dobie życia. Zależy nam również na tym, żeby zgodnie z tym, co pisze producent w ulotce, szczepienia były przed podaniem dzieciom szczepionki, dzieci były odpowiednio przebadane, a więc aby były wykluczone przeciwwskazania, które podaje sam producent. Zależy nam również na tym, żeby w przypadku wystąpienia jakiegoś powikłania te niepożądane odczyny poszczepienne były zgłaszane. By tak się stało, musimy wykluczyć konflikt interesów, bo na chwilę obecną prawo jest takie, że lekarz, który kwalifikuje nasze dziecko do szczepienia, jest również odpowiedzialny za zgłaszanie powikłania. No, oczywistym jest, że ten lekarz, zgłaszając takie powikłanie, przyznaje się do błędów w kwalifikacji do szczepienia. Stąd też taki rejestr w rzeczywistości nie istnieje. Mimo tego, że wszędzie mówi się, że te odczyny są rejestrowane. W większości krajów europejskich szczepienia są dobrowolne. Mimo tego, że są one dobrowolne, w przypadku wystąpienia powikłań rodzice otrzymają odszkodowanie. W Polsce, mimo tego, że rodzice są przymuszani do szczepień, takich odszkodowań nie ma. Mamy, proszę państwa,
naprawdę dużo do zmiany w służbie zdrowia. Lekarze, którzy preferują naturalne sposoby leczenia, którzy chcą się wyrwać z tego systemu, są szykanowani, są sądzeni, są naprawdę są sprawy w sądach, gdzie lekarze są pozbawiani praw wykonywania zawodu. Tak być nie może i my jako Konfederacja, proszę Państwa, stawiamy temu czoła. Proszę o głosy 13 października. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam od siebie, że to, co mówiła Ania, jest całkowitą prawdą, bo jako na co dzień pracownik służby zdrowia, a dokładniej fizjoterapii, coraz więcej takich dzieci rzeczywiście trafia do nas pod nasze ręce, żeby jakkolwiek je usprawnić. I trzeba dodać, że leczenie takich dzieci jest naprawdę bardzo kosztowne, a państwo do niczego się nie poczuwa w żaden sposób. Dlatego wydaje mi się, że cały ten temat jest równoznaczny wręcz z nieprawidłowościami, jakie wykryliśmy w badaniu przez pana Marcina Mięsie. Tak więc 13 w imieniu kandydatów naszego teamu, zespołu, bardzo proszę o głosy właśnie na nas, na Konfederację, może akurat komuś, któryś kandydat wyjątkowo przypadł do gustu, wpisuje się w jego takiego właśnie założenia, pokazuje wizję Polski, w jakiej chciałby żyć i tylko razem. Razem, bo my sami naprawdę nic nie zrobimy bez was i myślę, że jesteśmy jedyną frakcją, która o tym pamięta. Razem pójdźmy wspólnie na wybory i zawalczmy o naszą Polskę. Dziękuję. Krzysztofie, gospodarzu, zapraszamy. Dziękujemy w pierwszej kolejności, dziękujemy Państwu. Mam nadzieję, że Was nie zamęczyliśmy, żeście wytrwali, ale te chwilkę dajcie tych podziękowań. No cóż, jest to nasza, powiem, chorągiew husarska, żeśmy tak sobie postanowili. Dlaczego? Bo jesteśmy ludźmi, którzy walczą zdeterminowanie. My nie kapitulujemy, my się nie będziemy cofać. Wspaniali ludzie, jeszcze raz wielkie brawa. Składam podziękowania w pierwszej kolejności dla tych, którzy zbierali podpisy na Konfederację. Nie byłoby tu nas, gdyby nie było tych podpisów, zebranej listy i my byśmy nie mogli kandydować. Panie Pawle, proszę Cię, tutaj do nas, nasz pełnomocniku, ty od siebie, proszę Pawle, podziękuj tym wszystkim naszym osobom. Dziękuję wszystkim, którzy nie opuścili nas od 2010 roku, kiedy doszło do mnie w końcu, że za ścianą może być osoba, która myśli podobnie do mnie i wyszedłem do ludzi. Bez doświadczenia, bez pieniędzy, wam też to polecam. Nie pracowałem na jakiś szyld partyjny, pracowałem na swoje nazwisko. Mam nadzieję, że moja praca nie pójdzie na marne, ponieważ jeżeli chodzi o stopień zdecydowania naszych zwolenników, zwolenników Konfederacji do pójścia na wybory, do pewnych na 100% jest tylko 27% respondentów. Dlatego w porównaniu do 96% Lewicy to jest wielkie zadanie, żeby w tych ostatnich kilku dniach zmotywować jak najwięcej ludzi, którzy nas popierają, już w tej chwili nas popierają, aby poświęcili 15 minut i poszli na wybory. Ponieważ takie osoby jak Janusz Korwin-Mikke poświęciły całe życie, więc one niech poświęcą przynajmniej 15 minut. Bardzo dziękuję przede wszystkim. Ja tutaj przyszedłem z gorączką przyprowadziłem dzieciątko swoje. Bardzo przede wszystkim w pierwszej kolejności dziękuję swojej ukochanej za cierpliwość, za pomoc. Wielkie brawa dla niej. Wiecie, ile osób zostało z pierwszej dwudziestki, którą zaktywizowałem w 2010 roku? Dwie. Reszta jest na emigracji, ponieważ nie mogą tutaj się odnaleźć, nie mogą się odnaleźć w tym kraju. Dopiero gdzieś za granicą mogą coś osiągnąć, a u siebie są blokowani. Nie tylko przez system, ale przez ludzi, którzy myślą, że są ponad prawem. Ja sam jestem tego dobitnym przykładem. Znacie moją sytuację, byłem sekretarzem miasta Siedlce. Jest równość wobec prawa,
Równość wobec prawa jest podstawowym fundamentem naszego programu, fundamentem naszej cywilizacji. Jeszcze raz proszę o mobilizację, jeszcze raz proszę o to, żebyście literalnie zaprowadzili swoich bliskich na wybory, zawieźli do lokalu wyborczego w dniu wyborów i dopilnowali, żeby oddali głos, ponieważ największą przyczyną zła jest bezczynność ludzi dobrych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pawłowi za to, co zrobił, wszystkim, którzy zbierali podpisy, za dzisiejszą tutaj naszą muzykę, którą uprzyjemnił i ubogacił ten wieczór. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze raz podziękować naszej tutaj koleżance Edycie, Krzysztofowi za to, że prowadzili dzisiejszy tą naszą konwencję. Wszystkim, którym z Państwa bierzecie udział w tej kampanii wyborczej, gdzie stawiamy wolność, niepodległość, prawdę i tą naszą odwagę. Tą szczególnie odwagę cywilną, to jest niezwykle ważna, jest podstawą, jest cnotą w polskiej polityce. I to gwarantuje zmienia Konfederacja. Jednocześnie chciałbym podziękować tutaj Sylwii za ostrą pracę, którą pani Sylwii Strus, bo nie wszyscy znają, i za ostatni, chodź tu Sylwia, i za ostatnią odwagę w trakcie debaty Platformy Obywatelskiej z panem prezydentem Lechem Wałęsą. Godna postawa, gratulujemy. I cóż, szanowni Państwo, zbliżamy się do końca. W związku z tym za chwilę poproszę o powstanie. Ale zanim panie Krzysztofie zaczniemy rotę, wykrzyknijmy tak energetycznie trzy razy: Polska racja, Konfederacja. Polska racja, Konfederacja. Polska racja, Konfederacja. Polska racja, Konfederacja. Amen, czyli niech się tak stanie po polsku, no nie? Kochani, proszę o powstanie, baczność. Nie rzucić ziemi stąd nasz trud, nie damy podrzeć mowy, polski by naród, polski ród, królewski szczep piastowy, nie damy by materiału wyborczych, ulotek, plakatów, tak czy banerów, zapraszam tutaj do nas, do tak. przodu. I Wałowa 6, Siedlce, mamy nasze biuro, proszę Państwa o odwiedzanie nas. Konfederacja. Polska racja. I ostatnia prosta. Moja mama się odzywa. Co? Mało drzwi miejsca.
Thank you.